dniu dzisiejszym rozpoczynamy zapisy na pierwszą pielgrzymkę łódzką na Jasną Górę. Po raz 96 z naszego miasta wyruszymy na ten pielgrzymi szlak w tym roku pod hasłem jubileuszowym, które brzmi Jezus nadzieją Kościoła Łódzkiego. Chcemy w czasie tej pielgrzymki w sposób szczególny podziękować za 100 lat naszej diecezji łódzkiej. Cieszymy się, że nasze pielgrzymowanie w tym roku przyjmie już inną formę niż w pandemii w zeszłym roku. Będziemy mogli praktycznie w normalnej formie pielgrzymować, biorąc oczywiście pod uwagę te wytyczne, które nakłada na nas Główny Inspektorat Sanitarny. Każdy pielgrzym otrzyma legitymację jak co roku, na której jest regulamin i program pielgrzymki. Będzie można ją mieć ciągle przy sobie, sprawdzać, ile kilometrów zostało do postoju, ile mierzy następny odcinek naszego pielgrzymiego szlaku. Każdy pielgrzym otrzymuje też przypinkę, jakby logo naszego tegorocznego pielgrzymowania w naszej diecezji. Wszyscy pielgrzymi z naszych łódzkich pielgrzymek udających się na Jasną Górę będą mieli te same plakietki. Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku. Pamiętajmy też, że ci, którzy nie mogą w tym roku wyruszyć w sposób pieszy na Jasną Górę, jak zawsze mogą uczynić to w sposób duchowy. W każdej naszej łódzkiej parafii można dołączyć do grupy duchowej łódzkiej pielgrzymki. Obawiam się braku sił i że będą boleć bardzo nogi. Oczekuję dobrej atmosfery, fajnych ludzi. A z jakimi intencjami pielgrzymujesz? Za rodzinę i za nową szkołę. A idziesz z rodzicami, z rodziną, z kim? Z rodzicami i dziadkami. Z rodziną idę. Właśnie czekam, aż się zgłoszą gdzieś, bo oni z Bukowca jadą, także nie mogli się dostać tutaj na szóstą aż. A z jakimi intencjami pani pielgrzymuje? No, z takimi osobistymi, powiem szczerze. Raczej nie do wymówienia, o może tak. A czego pani się najbardziej obawia i czego pani oczekuje? Obawiać się niczego nie obawiam. A czego oczekuję? To, co da Pan Bóg, to będzie. 2 lata chodziłam za zamojskimi pielgrzymkami jeszcze przed wstąpieniem do zgromadzenia. To było tak 11 dni drogi, ale z radością szłam i po prostu pielgrzymka jest dla mnie czymś wspaniałym, takim bliskim spotkaniem z Bogiem. I gdy patrzę na radość ludzi otaczających, którzy idą, którzy po prostu niosą swoje intencje i są pełni zapału, to mnie to podnosi do góry po prostu. No, jest to coś wspaniałego. A z jakimi intencjami siostra pielgrzymuje? No, przede wszystkim pielgrzymuje o nowe powołania do naszego zgromadzenia sióstr służebniczek, o potrzebne łaski dla całej wspólnoty w Łodzi, w której jestem, o potrzebne łaski dla mojej rodziny. Teraz mi jedna pani powierzyła też, żeby modlić się za Andrzeja, który jest uległ nałogowi. No, tych intencji jest dużo. Płaczą ludzie, którzy mają poczucie, że sami już nie są w stanie wybrać się w tę drogę. Chcieliby. Płaczą, ciesząc się, widząc taką wspólnotę wędrującą. Tak, pielgrzymka jest znakiem dla tych, którzy patrzą z boku, ale pielgrzymka jest też znakiem dla nas, byśmy się uczyli rzeczywiście, czym jest Kościół, jak jest przez Pana ułożony, jaką ma przez Pana nadaną konstytucję, tożsamość, że jest wspólnotą sióstr, braci, uczniów, razem będących w drodze, nawzajem za siebie biorących odpowiedzialność. To taki obraz Kościoła w drodze nas leczy z takiej karykatury, którą może być lud Boga, tak jak jest opisany w pierwszej części Ewangelii. Nie?
porozdzielali sobie krzesła, ten pierwszy, ten piąty, ten dziesiąty, każdy sadzi się nad innych, a wiarę zmieniają w ciężar. Pielgrzymka jest po to, żeby zostawić gdzieś, odrzucić ten karykaturalny obraz ludu Bożego, a uczyć się tego, który jest nam zadany przez Pana. Dlatego już teraz dziękuję wszystkim, którzy się na tę pielgrzymkę wybierają. I już teraz proszę, byście to doświadczenie Kościoła pielgrzymkowe przenosili potem w codzienne doświadczenie Kościoła. To jest rekolekcje w drodze. Bardzo wyjątkowe rekolekcje. Lubię do niej wracać. To jest czas na wyciszenie się, na przemyślenie pewnych rzeczy. Idę w intencji swoich dzieci, swojej żony, przyszłości. Myślę, że oczekuję w jakiś tam sposób tego, że Bóg poprowadzi na tej pielgrzymce, jak również przez życie nas. Mnie i moją rodzinę. W tym roku sama, ale tak to co roku z mamą. No przede wszystkim poszłam do nowej szkoły, więc żeby dać sobie tam radę. Eucharystią o godzinie 6 w Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi rozpoczęliśmy 96. pierwszą pielgrzymkę łódzką na Jasną Górę. Jak co roku wyruszamy 21 sierpnia, by 24 być już u naszej mamy, zawitać przed jasnogórskim szczytem. Matko, uwaga, uwaga! Cieszycie się, że jesteście? Tak! Patrzcie, nawet płatki róż tu lecą. To dobrze, że jesteście. Wyjdziemy w 7 grupach. Pierwsza grupa to grupa ogólna, która składać się będzie z 2 wcześniejszych grup, z grupy pierwszej i grupy drugiej. Ogólna, a nawet można dodać, że jest to grupa rodzinna, bo ta nazwa funkcjonowała od kilku lat w grupie drugiej. Grupa druga, to taka nowość naszej pielgrzymki, to grupa zakonna, której kierownikami będą ojcowie zakonni z naszego miasta, ojciec Klaretyn i ojciec Franciszkanin. Do naszego pielgrzymowania na jakiś odcinek dotrą też, dołączą ojcowie Paulini, którzy od, można powiedzieć, kilku dni są w naszym mieście, pełnią posługę duszpasterzy. Grupa trzecia, tradycyjna grupa akademicka, grupa czwarta, grupa młodzieżowa, grupa piąta, grupa słuchania, grupa ciszy, grupa szósta, grupa miłosierdzia i grupa siódma to grupa Skórowic, do której grupy też dołączają parafianie z Rokicin i z Czarnocina. Radością było to, że mogłem iść pierwszy dzień, cały przeszedłem na szczęście. Też radością jest to, że mogę pomagać po prostu przy organizowaniu każdego postoju. Smutkiem jest to, że pada niestety, no ale radością jest to, że wszyscy jesteśmy razem. Na pielgrzymce jestem pierwszy raz, szło się super, aczkolwiek bąble już się pojawiają pomału, ale jestem dobrej myśli, na pewno będzie dobrze. Jakie intencje towarzyszą tej pierwszej pielgrzymce? Za rodzinę na pewno, za babcię, która operację miała niedawno, o zdrowie głównie, tak, rodziny najbliższych. Z pewnością rachunek sumienia, ci, którzy chcą skorzystać ze spowiedzi, już zrobiliśmy. Zachęcam, aby spojrzeć na te grzechy, na te słabości, nie tylko jako jakieś czyny, tylko jako brak zawierzenia, zaufania Panu Bogu. Zobaczyć, gdzie jest korzeń mojego zła. Zobaczyć, jak trudno wejść na tą drogę, na którą zaprasza mnie Jezus. Jezus, który pierwszy przeszedł przez tę ziemię.
uniżeniu, w pokorze, aż do śmierci dokonało się zbawienie. Dobrze się szło. Ja pomyślałem, że dzisiaj idę specjalnie z taką intencją tych wszystkich wrześniowych naszych wydarzeń ewangelizacyjnych. No i tak sobie pomyślałem, że Pan Jezus daje możliwość, żeby troszkę nie tylko się pomodlić, ale też natrudzić na okoliczność tego września. Tak jak pisałem też w liście do diecezji, to jakieś takie moje głębokie przekonanie, że jest jakiś moment, który trzeba czytać, tak? Pan Jezus mówi, czytacie pogodę, to czytajcie też znaki czasu i ja myślę, że ten wrzesień jest takim czasem pod wieloma względami wyjątkowym, że pewnie przebiegnie jakoś jeszcze spokojnie, że będziemy mieli szanse, których nie mieliśmy przez półtora roku, żeby się zebrać, ucieszyć sobą, doświadczyć obecności Jezusa też w dużej wspólnocie. No idzie się bardzo dobrze, mimo deszczu, to nawet się zapomina o jakichś tam innych trudnościach. Na pielgrzymce to już nie pamiętam, któryś tam z kolei. I intencje, dziękczynna chyba taka najważniejsza, bo to zawsze chyba warto, żeby właśnie dziękować Panu Bogu i o tym pamiętać. A tak poza tym też ta główna intencja za Łodzian w ogóle i za to takie pragnienie w sercu, żeby każdy po prostu poznał Pana Boga. Zobaczymy, co będzie czwartego dnia, znaczy czwarty dzień to dzień radości, bo jasna góra i chyba żadne te wszystkie warunki, które nas spotykają dotychczas, nie mają wtedy znaczenia, bo najważniejszy jest cel, nawet jeśli jutro będzie padał grad, tak może być. Ale pomimo wszystkiego widać ogromną radość wśród pielgrzymów z tego, że są na tej drodze. Na pielgrzymce po raz drugi raz. Pierwszy raz byłem w 2019 roku. W zeszłym roku nie dało rady ze względu na pandemię. Intencje typowo osobiste. A co odnośnie pęcherzy, oczywiście są. Pierwszego dnia były na piętach. Teraz podejrzewam po tym deszczu, to będą cała przednia część stóp obomblowana. Ale damy radę. Jeszcze półtora dnia zostało i niedługo widzimy się z Matką Boską. Cieszę się tym, że mogę. Podchodzą różne osoby, rozmawiamy. Jeszcze nie spowiadałem w tym roku, ale to może się jeszcze wydarzyć. Natomiast nie mogłem być na liturgii pokutnej, bo miałem obowiązki ważne. W Łodzi musiałem wrócić, ale wiele rozmów rozmaitych odbywam. Nieraz dłuższych, nieraz krótszych. Czasami ludzie podchodzą i mówią tylko tyle, że to dla nich ważne, że arcybiskup idzie z nimi. Wtedy mówię dziękuję. No, byłoby mi dziwnie, gdybym był gdzie indziej dzisiaj, powiem szczerze. Właśnie, a może także z racji na ten deszcz. Byłoby mi bardzo dziwne, gdybym był gdzie indziej. Była to trudna pielgrzymka, bo raz, że po trudnym czasie, a dwa, że mieliśmy ciężką pogodę przez dwa dni. Ja pielgrzymowałem po raz 21, jestem z tego bardzo zadowolony i się bardzo cieszę. Po raz enty w służbie, już nie pamiętam który. Doszliśmy wszyscy zdrowo, doprowadzeni aż pod szczyt przez nasze służby. Wszyscy pielgrzymi dotarli szczęśliwie. Miejmy nadzieję, że rok będzie nas jeszcze więcej. Ja jestem w służbie, służba wystarczy na wszystko, tak? Nie było trudnych momentów, wiadomo, że trochę gorzej się gdzieś idzie, ale ogólnie było dobrze. Czuję się niezmiernie szczęśliwy, że razem z grupą numer 3 mogliśmy dojść do tronu Jasnogórskiej Pani i że ten czas, mimo że naznaczony deszczem i naznaczony różnym trudem, był czasem, myślę, owocnym dla nas we wzroście duchowym. Oczywiście trudno, żeby nie było takich trudniejszych momentów związanych chociażby z jakimiś dolegliwościami ze strony ciała. Deszczem, który dawał nam się we znaki przez ostatnie dwa dni. Poza tym myślę, że większych nie było. Myślę, że każda pielgrzymka jest jakoś zaskakująca i miła. Czy potrafię wskazać jakiś taki konkretny moment? Chyba nie. Każda jest inna i na tym myślę bym pozostał. No nie wiem co powiedzieć. Tak wspaniale jest po prostu. Doszłam na Jasną Górę bez żadnej podwózki, o własnych siłach. Jestem z tego bardzo zadowolona, że mogę tu być. Jak co roku ogromna radość. To jest chyba taki najbardziej szczególny moment w czasie wakacji, kiedy możemy iść do naszej mamy, położyć się krzyżem na sam koniec, na wejście.
No to jest niesamowite uczucie. Trzeba i żeby to zrozumieć. Jak się pójdzie raz, to się idzie już zawsze. Ja idę 8 raz i nie wyobrażam sobie tak nie robić co roku zawsze. Bardzo lubię takie momenty, jak w tym roku miałem w grupie akademickiej, kiedy mogę posłuchać pytań, które zadają zwłaszcza młodzi ludzie. W tym roku tych pytań było tyle, że 1,5 godziny ta konferencja trwa. No i ludzie mają pytania o Kościół i zadają je właśnie z takiej wielkiej swojej miłości do Kościoła. To jest wielkie dobro dla biskupa, jak może sobie pójść z ludźmi, których może posłuchać w trochę inaczej niż no, jak jest, nie wiem, oficjalna audiencja w kurii. Ogromna radość i taka... Ogromna radość serca, że się udało, że mimo takich przeciwności, może i zdrowotnych czasami, pokonuje się swoje słabości, żeby tutaj przyjść. Sama droga, to, że udało się zorganizować ten czas i że udało się tutaj przyjść. No wielka radość, że do Matki Bożej zawsze się biegnie z radością, szczególnie chociaż są mi oznaki no, bólu nóg, to idzie się z radością. Matka jest jedna, do Matki się zawsze kocha i zbiegnie się z radością. Ja jestem właśnie w tej grupie szóstej, którą sobie właśnie idę, jestem wiernie w grupie szóstej cały czas. To jest taka miła atmosfera rodzinna. Jestem się taką rodziną, co roku spotykamy się i się wzajemnie uzupełniamy, pomagamy sobie. Jest tutaj wielka życzliwość i radość. Dzisiaj prosiłem wszystkich, z którymi się spotykałem, żeby sobie zamknęli oczy na chwilę i wyobrazili tę osobę, którą koniecznie chcą znaleźć zaraz po powrocie z pielgrzymki. Żeby to nie była jakaś anonimowa grupa ludzi, tylko żeby mieć świadomość, muszę tego znaleźć, tego właśnie konkretnego człowieka, który jest dla mnie ważny, jakoś go kocham, a wiem, że potrzebuję takiego świadectwa o tym, że Jezus potrafi znaleźć człowieka. Było bardzo dużo trudności, ale pokonane. Jesteśmy na miejscu. Radość, wdzięczność bardzo. Ogromne wsparcie w grupie. Cudowne uczucia. Myślę, że no dwa pierwsze dni były piękne, bo słońce nam towarzyszyło. Ale jeszcze chyba piękniej, kiedy strugi deszczu lały się, kiedy bolały już bardzo nogi. I można było pokonać tą trudność. No, zawsze najbardziej bliskie sercu są te intencje, które dotyczą najbliższych, czyli męża, dzieci, ale również intencje wszystkich naszych bliskich, rodziców, przyjaciół, koleżanek w pracy. Dużo tych intencji. Maryjo Królowo Polski, witaj. Witaj, Maryjo z jasnogórskiego wizerunku. Witaj, prawdziwa gospodyni tego miejsca. Witaj, prawdziwa gospodyni całego naszego polskiego domu. Witaj, prawdziwa gospodyni przestrzeni życia każdej, każdego z nas. Dziękujemy Ci, Maryjo, święta gospodyni, za to nowe doświadczenie gościnności Twojej i tych wszystkich, którzy gościli nas po drodze do Twojego domu. Dziękujemy Ci za to doświadczenie i za zobowiązanie, które ono w nas rodzi. Patrzymy w Twoje oczy i prosimy, daj nam widzieć tak jak Ty. Podziel się z nami
swoim wzrokiem. A potem daj nam słowa i czyny odpowiednie do tego, co widzimy. O dziwo dobrze. Dobrze pod względem duchowym. Nogi nie bolały, chociaż dla mnie najtrudniejszy był etap drugi. Tam miałem taki kryzys, ale się udało. Też no, to była moja pierwsza łódzka pielgrzymka, pierwsza. Trochę spodziewałem się, że będzie ciężko. No nie było łatwo, ale też udało się. W tym roku odczułam, że moja pielgrzymka była dużo ciekawsza niż poprzednim razem. A to dlatego, że pogoda wniosła dużo zmian. Trzeba było się zmagać z różnymi rzeczami. I też uświadomiłam sobie, że nawet jak jest nieciekawa pogoda deszczowa, można sobie z tym nieźle poradzić i wcale nie ubolewać. Więc uważam, że to doświadczenie wzmocniło mnie i przekonało mnie o tym, że taka pogoda też jest często potrzebna. Wszystkie momenty tak naprawdę na pielgrzymce były piękne. No bo całokształt pielgrzymki jest piękny moim zdaniem. A najgorszy? Nie wiem, chyba właśnie ten deszcz, kiedy trzeba było szukać noclegu w deszczu i było zimno, więc to był taki ciężki moment, myślę. Owszem, wybieram się na pielgrzymkę w przyszłym roku. Zobaczymy jeszcze z jakiego miasta, ale ogólnie tak, zdecydowanie tak. W tym roku było przede wszystkim inaczej niż zazwyczaj ze względu na niepogodę, ale i to nam nie odebrało pozytywnego ducha, gdyż pomimo tego, że podczas deszczu śpiewaliśmy bez gitary a cappella, to i tak wszyscy ludzie pomagali nam swoim śpiewem. Było bardzo fajnie, ciężko, ale myślę, że wszyscy ten trud jak najlepiej przeżyli i pomogło nam to jeszcze lepiej przeżyć właśnie pielgrzymkę duchową też, w sensie duchową, a nie tylko marszowo. To była moja pierwsza pielgrzymka, na którą się udałam i dziękuję Panu Bogu, że dał mi radość dotarcia do celu, do naszej mateczki przenajświętszej i cieszę się, że natchnęło mnie to, że za rok też chcę iść na tą pielgrzymkę. Najtrudniejszy moment to chyba dzień drugi. Pierwszy odcinek drugiego dnia, no taki kryzys duży, a najłatwiejszy i co mi najbardziej się spodobało, to różańce na pielgrzymce. Polecam. Pielgrzymka była bardzo błogosławionym czasem i dużo łaski daje. I cieszę się, że mogłam w niej uczestniczyć. Najpiękniejszym okresem pielgrzymki było, kiedy już wchodziliśmy do Częstochowy, to aż po prostu popłakałam się ze szczęścia, że doszłam. A najtrudniejszy dzień to był trzeci, bo już wtedy normalnie wątpiłam, miałam taki kryzys, nie chciało mi się, ale dałam radę i jestem z tego, się bardzo cieszę.